Jak tam, córcia? Dobrze. A w dwóch słowach? Nie, dobrze. Co się stało? Babasia już chyba nie będzie chodziła do naszej szkoły. Oj, córciu, no tak to czasem jest. No tak, ale to moja najlepsza koleżanka. A teraz będzie miała nowych znajomych. I co ze mną? Przecież nagle o tobie nie zapomni. No nie wiem. A jacyś tam nowi znajomi nie zastąpią najlepszej koleżanki. Nie wiem. Popatrz. Ja też będę miał teraz nowych znajomych. Co? Pokaż. A kto to jest ta Dorotka, Stokrotka i Zen? O, Piotr, Piotr? Nie wiem. No wydają się fajni. Ale wujka Kuby na pewno nie zastąpią. Ty to serio? Nie zastąpią, bo pewnie nawet nie istnieją. Jak nie istnieją? Przecież to są jakieś fejkowe konta. No skąd ty niby to wiesz? A znasz ich? No jeszcze nie, ale właśnie na tym to polega, że kogoś nie znasz, poznajesz, no już znasz. No ale ty ich nie poznajesz, tylko dajesz im wgląd do swojego konta. W sumie ten Piotr to chyba faktycznie nie jest do końca prawdziwe konto. Ja to z żadnym Piotrem nie gadała, nigdy. I na pewno nie przyjmowała go do znajomych. A poza tym, zaraz jedziemy na wakacje. Już będzie wiedział, że na przykład nie ma nas w domu. Ja o tym to w ogóle nie pomyślałem. A ten Piotr to pewnie tylko o tym myśli. Skąd ty o tym wszystkim wiesz? Od Piotra Piotra. Słucham? Od Piotrka Kowalskiego z naszej klasy. Ponad 52% badanych deklaruje, że przyjmuje do znajomych każdego, kto chce zostać jego kontaktem w mediach społecznościowych. A 50% badanych osób przyznało, że ma profil w trybie publicznym. Wejdź na stronę www.pewniwsieci.pl i dowiedz się, jak pewnie i bezpiecznie korzystać z internetu.